Grube filmy można realizować dzięki współpracom. Współpracować można z fajnymi firmami. Betclick to fajna marka, więc z nimi współpracuję. W niedzielę start Mistrzostw Świata w Katarze. Wierzę, że nasi jadą po puchar. Kurs na biało-czerwonych to 150. Czy to wróży marne szanse? Nie wiem, choć się domyślam. No to skoro pan Tadeusz się domyśla, to ja postawię na Francję. Dołożę, że królem strzelców będzie... Hajsik w grze. A wracając do naszych, to stawiam, że z Meksykiem na przetarcie będzie remis. Z Arabią to może i wygramy, bo kurs, że oni zdobędą mistrzostwo, to 750. No i na koniec niestety Argentyna pewnie się po nas przejedzie. Suma kursu 8,61 z 500 PLN-ów do wygrania 3400 zł. Jak chcesz pykać, a konta jeszcze nie masz, to nawet 200 zł możesz zyskać w formie freebetu na pierwszy nietrafiony zakład. Rejestracja z kodem Budda, link w przypiętym komentarzu. Jak zakładać konto, to tylko z tym kodem, albowiem tak wypada. 18+, halo, pamiętać. A tymczasem lecimy. Siemano, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy tutaj na tym materiale się zebrali. Zakładam, że troszeczkę was tutaj jest. I zakładam, moi kochani, że nie samymi wyprawami dookoła Europy, do innych krajów, nie samymi filmami, które mają po 57 minut człowiek żyje. Ja w tym momencie otwieram garaż, który znajduje się za mną. Dla was w tym momencie wyłania się Lambo w kolorze, ano w takim samym jak mam bluzę, ano w takim samym jak mam skarpetki i buty. Czemu? Ze względu na to, że to wszystko musi do siebie fitować. Czemu, moi kochani? Ano temu, że znalazłem zajebisty patent gdzieś na amerykańskim YouTubie. Co ja tam widziałem i co my zrobimy w tym materiale? No pewnie domyślacie się już po tytule, domyślacie się po miniaturce. Ja za moment więcej wam o tym opowiem, ale tymczasem, żeby nie przeciągać i dać tą ucztę dla uszu, ten miód dolony dla was już w pierwszej minucie tego filmu, odpalę tego oto gnoja, wyjadę nim i wytłumaczę wam, co jest. Pięć. Uwaga! Startuj! Sąsiedzi mnie kochają! Otóż przed nami niedługa droga, moi kochani, ze względu na to, że musimy udać się do Knurowa. To taka miejscowość na Śląsku. Swoją drogą to właśnie tam na cmentarzu leży sobie mój papa szanowny. I moi kochani, to właśnie w Knurowie powstawała cała moja płyta. Dziękuję. Ty nie z tej strony. Nie, no z tej. Przecież mi otwierasz. Otwieram sobie, ty siedzisz z prawej strony. Nie, no też mi podobali. No daj. Lambo ci oddać. Nie. No już nim nie jechałam, proszę. Jechałaś nim. Ale nie prowadziłam. No dlatego tu jeszcze stoi, kurwa, może co? Nieprawda. Naprawdę chcesz jechać? Tak. A ja też chcę. No to możesz, naprawiam. Kurwa, ja pierdolę. To nie jest, kurwa, dobry pomysł. Takich rzeczy nie robi się nawet dla wyświetleń. Kamień, papier, nożyce, kurwa. Do jednego. Jak przegram, to jadę, naprawiam. Dobra. Ja jebę. Ja kurwie. Moi kochani, właśnie zaczyna się dla was ostatni odcinek Lambu. Dziękuję. Dobra. Następne będą już, jak tłumaczę historię, co z nim zrobię. Ile wyniosła szkoda, jak wyglądają usługi blacharsko-lakiernicze w Lambo. Kurwa, tylko jedź powoli, dobra? Do zobaczenia w Knurowie. Jak ty siedzisz w ogóle? Ty to widzisz, że ona ma miejsca za sobą? Ty, to jednak trzyosobowy to jest. Patrz, przecież tam to by się jeszcze zmieścił ktoś. Pasy, pasy sobie zapisz. O, rację. Przydałyby się jeszcze szelkowe, Hans, siatka. A tutaj, żeby ręki przy dachowaniu nie wystawić. Wiesz, jak się w ogóle bieg wrzuca? Nie wiem. No to cześć. O kurde. Dobra, goni ich, bo to może być chwila, moment. All right. How can I be home?
I see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Teraz z rzeczy istotnych to lewym jest hamulec, prawym jest gaz, ale o tym gazie nie musisz pamiętać aż tak bardzo jak o tym hamulcu. Czyli zdecydowanie ważniejszy jest hamulec w tym wypadku. Tryb sportowy, pierwszy raz siedzę na prawym fotelu Lambo, kiedy ktoś włącza trofeo, lewa łopatka. Masz ograniczoną kontrolę trakcji, dawaj but. Biegu nawet nie zmieniło. No, a byłam przerażona mega. Puść gaz i lewą łopatkę daj. Trzymaj gaz, trzymaj. Prawa łopatka. Ale to kurwa słychać, jak to pięknie chodzi. Lewa łopatka. Teraz buciur. Trzymaj. Wystarczy kurwa, bo ja sam na prawym całe ręce mam już mokre, ja już jestem kurwa spocony, nie? Jedź sobie tak 120, jest okej. Okay. Pamiętaj, lewy to hamulec jest. No way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Ja tam nie zamierzam jeszcze, biorę tego na siebie. O Jezus Maria, Grażynka nigdy w Knurowie, nikt nie widział takiego dripu, nie? Nie wiem, czy Knurów jest gotowy na to. Jest koniec! Nie! Tutaj jesteś niepoważny, stary. Czekaj, co on tam parkuje pod samymi drzwiami? Ekstremalny pener, to muszę nagrać, nie? W Knurowie nigdy, ale to przenigdy nie było jeszcze takiego dripu. Liście wam elegancko podmiata. Szczerze, jak ja bym miał takie auto, to ja bym w ogóle nie siedział w studio, tylko w nim bym sobie produkował. Normalnie bym tam miał lapa, bity bym tam robił, nie? Typ jakiś sfitowany w ogóle pod Lambo, nie? Słuchaj, przepierdoliłem w kamień papier nożyce, więc musiała przyjechać Grażyna, co nie zmienia faktu, że wjechać tu musiałem ja i to jest jedyne należyte miejsce na tej pierdolonej knurowskiej ziemi, gdzie ten samochód ma się kurwa znaleźć, tak czy nie? Popatrz jak on tutaj pasuje, popatrz! Ej, on się toczy do przodu! Stwierdzę. Już stoi. Ale popatrzcie jak on tutaj pasuje pod ten brudny kurwa knurowski styl. Zobacz to, patrz. Popatrz. Tu się nikt nie przygotowuje kurwa na wizytę Lambo. Znaczy nie no, to jest przygotowane jakby, nie? My się inspirujemy muzyką z prawdziwych gett i tutaj jest takie trochę getto. Nikt się nie przygotowuje na to, że tu przyjeżdża jakiś STO kurwa. To jest taki eklektyzm, no to pasuje po prostu, nie? Penersko sobie kurwa leży śmietnik, to nie widziało kurwa płynu myjącego od kurwa 97 roku. Jest kurwa tak jakby powiedział. Ostatni raz to myłem jak były mistrzostwa w piłce nożnej we Francji właśnie w 98. Wtedy myłem, pamiętam, po meczu Niemców, wszedłem i myłem, bo się naoglądałem czystych Niemców. Się podoba kurwa miło. Stary, to jest, za nie mówiłem, to jest niewyobrażalne, nie? Ja myślę, że to jest dla miasta Knurów historyczny dzień. Że tu nigdy jeszcze tyle pieniędzy nie leżało na tych kostkach, stary. W ogóle w tym mieście jeszcze chyba nigdy nie było tyle pieniędzy, nie? Moi kochani, my przyjechaliśmy do Knurowa, do tych oto skromnych przedsiębiorców, do tych oto skromnych producentów. Chodzą pogłoski, że to są najlepsi producenci po tej stronie autostrady. Dacie wiarę? Pogłoski, nie? Na Szczygłowicach już rosną nowe koty, nie? I moi kochani, ja podejrzałem na amerykańskiej ziemi, że są w stanie ludzie, którzy mają takie fajne furki, robić beat tylko i wyłącznie z wykorzystaniem dźwięków z tej furki, następnie nawijają numer, następnie robią klip i cały numer powstaje przy użyciu, moi kochani, tego kurwa samochodu. Czyli ci panowie dzisiaj zbierają sample, na przykład ten od piszczenia pasów, od niezgaszenia tak. Świateł, jakieś tam otwieranie kurwa szyby, trzaśnięcie drzwiami, brzęk od kluczyka, zbieramy z tego wszystkiego dźwięki. Ogranicza nas tylko własna kreatywność, nie? To są sample, robimy z tego beat, piszemy pod to numer, robimy pod to klip, Knurów przechodzi do historii, essa. Budda to jest największy kot, jeżeli chodzi o klejenie wszystkich twoich fur, to jest największy kot. Nie no, ta G-klasa, która mnie wtedy tak wzruszała, jak tutaj przyjechała, kiedy padł tekst o arcybiskupie, generalnie przy tym jest niestety gruzem, nie? Będzie historyczne zdjęcie na tablicy Krakhausu, kurwa.
Ja robiąc to auto, liczyłem na to, że kiedyś będzie mi dane nagrać waszą reakcję na ten samochód. Dyma mordo. Na jakim wypizdowiu? No kurwa. Stary, mój stary stacjonuje tu już kurwa no parę lat, nie? No, poważnie. Znaczy ja wiem, że to jest Krakowski ten, ale... To są moje ziomale, mój stary tam leży na cmentarzu Knurów, 1,5 kilometra stąd. Kurwa. No mordo, kurwa, jestem stąd. No poważnie ci mówię, moja babcia i tak dalej. Chłopiec kurwa w szoku. A ja teraz przyjechałem, kresę, co nie patrzę, kurwa Lambo stoi, patrzę, kurwa Budda, ja takie, ja pierdolę skąd? No jak skąd? Knurowa, kurwa, skąd? Nie no mordo, ja poważnie jestem z Knurowa, nie? W sensie mówię serio, ma moja babcia jest stąd i tak dalej, no zobacz ile tu jest ludzi Labuda. Masz ziomala Labudę? No już masz. A czy nie? Nie cząść się tak, kurwa. No ja nie wiem co się dzieje, w ogóle ja pierwszy raz Lambo na oczy widzę. Tak w realu. To chcesz coś siąść? Mogę? Zrób miejsce dla szefa. Siądę. Ja p***olę. Ja kurwa Oplem na co dzień jeżdżę. Widzisz, a to jest taki Seat. O, tylko na towarze. Masz tu kluczyk. Zrób sobie zdjęcie takie, żeby wiedziała co straciła. Moi widzowie kurwa normalnie sobie wsiadają do Lambo i chuj. Takie są realia. Pa, pa. Yes. Widzisz jak mi się łapa trzęsie? Zapal sobie, podnieś sobie to czerwone, no. I dawaj. Chłopie, cała noga ci się trzęsie. O ja p***olę. Chłopie, cała ręka ci lata, kurwa. Ja nie wiem co się dzieje. Ej, bez kitu. Bo ci nie wyostrzy ten aparat. To jest taki Seat na teściu. Tylko, że na krótkim teściu, nie? Wiadomo, jak Alanik. Ty ściga za podkuwam delikatnie. Ale delikatnie, tak? Delikatnie, tak? Długi? Długi? Nie, nie, krótki. Czyli z butów się wyjebało. Dzięki jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, mordo. Oglądaj filmy dalej, zostawiaj łapeczki w górę, subskrypcje. No i kurwa, nara. Siema. Dobra, żeby tego nie przeciągać, wytłumaczymy wam co, jak zostanie teraz zrobione. Ja mam mega kurwa zajawę na to, co dzisiaj tutaj powstanie i teraz chcę was po kolei przeprowadzić po tym. Po pierwsze, walimy jaką długość numeru? Powiedzmy, że 2 minuty, żeby było około. Dobra, 2:20, jo? Czyli między 2 a 2,5 minuty, okej, okej. Dobra. Zróbmy beat. Wiesz co? Mam taki pomysł właśnie zrobić. Żeby to było samochodowe, nie? Tak, żeby to było coś takiego, patrz. Od razu wchodzi motyw. My to samplujemy z tamtego dźwięku. Czyli motyw przewodni taki, kurwa. Szybki, dynamiczny, nie? To w chuj brzmi jakby zaraz miało być zapierdalane. Tak, no. Samochodowy vibe, żeby on zachęcał trochę do zła ten beat, nie? Dobra, ustalamy, że żaden dźwięk nie może pochodzić z czegoś innego niż Lambo, jo? Okay. Czyli wszystko, kurwa, robimy wszystko w 100% z Lambo. W Lambo, z Lambo i nie bierzemy żadnego, sampla z jakiejś paczki samplu. No. I jak jest kurwa z tekstem? Że jaki musi być beat pod tekst, jo? Tak, najpierw robimy po kolei. Zgrywamy sobie sample, potem ładujemy je do samplera, robimy z tego beat. Następnie, jak mamy zbudowany szkielet beatu, piszemy do tego tekst, nagrywamy i produkcja taka finalna na koniec. Dobra. I na koniec jeszcze robimy pod to klip i jest kurwa jest Ameryka! W związku z tym chciałem kurwa powiedzieć, że możemy zaczynać, a Krakaus to kartel. Kurwa, cieszę się jak dziecko. Kiedyś chciałem zrobić beat z G-klasy. Dziś robimy beat z własnego Huracana. Zaczęliśmy sobie od przekminienia tego, jakie dźwięki mają potencjał i jak je uzyskać. Mamy listę, dokładnie 13 pozycji. Od banalnych, jak na przykład klakson, przesunięcie fotela czy pukanie w karbonowe boczki drzwi, aż po mniej oczywiste, jak na przykład dźwięk silniczka płynu do spryskiwaczy albo dźwięk, który wydaje STO przy zmianie trybu jazdy z deszczowego na sportowy. Żeby nie przedłużać i nie zanudzać, to patrzcie, co działo się dalej. Ciekawostka jest taka, że to dokładnie tu, dokładnie na tym dywanie, moi kochani, powstała płyta, która została wydana no, w okolicach 2 lat temu. I moi kochani, ta płyta jest tutaj, patrzcie, zrób tu zooma, bo to jest złota płyta, to nie jest byle płyta. I to było, moi kochani, dawno. I teraz sobie samplujemy kluczyk. Pierwszy dźwięk to to, a drugi dźwięk to to. I teraz tak, ja mam Questa dla DivX'a, który siedzi tutaj przy kompie i będzie zgarniał ten dźwięk, a mianowicie ja to nagram, a ty pokażesz ludziom, jaka jest możliwość wykorzystania nawet 2 głupich dźwięków, klikniesz kilka magicznych przycisków. Stary, ja z tego zrobię symfonię 5 Beethovena, nie ma problemu. No i kurwa dogadane. Dawaj, nagrywamy to. Trzy minuty, nie? Patrzcie to. Tylko i wyłącznie kluczyk i DivX.
Weź to jeszcze doklaszczemy, dobra. Bo k***a dźwięk klaskania ma każdy z was. Na klapsach to będzie jeszcze bardziej podbite na tych. O kurwa. To jest dobre. Kluczyk samochodowy, DivX i kurwa dwie ręce. Możemy reverse na to dać. Dobra, jak już wiecie, co jesteśmy w stanie zrobić z samego kluczyka w ciągu 3 minut, to słuchajcie tego, co teraz się będzie działo ze wszystkimi samplami z Lambo. Dobra, zaczynamy sobie, moi kochani, od sampla, który jest bardzo dobrze znany wszystkim, którzy jeżdżą sobie jakimś tam Audi, Seatem albo Lambo. Puść dźwięk, to jest dźwięk, który towarzyszy nam w momencie, kiedy mamy włączone światła i zapomnimy o nich, kiedy otwieramy drzwi. Dawaj. Dawaj go jeszcze raz. Tak, i teraz zaczęlibyśmy sobie tym piknięciem, ale później zaczęlibyśmy wchodzić już w melodię, tylko że wy przerobicie ten dźwięk, żeby on był bardziej pod bicior, tak? Tak, tak. To jest ten dźwięk. W tej chwili dodaliśmy już na niego echo, że jest po prostu bardziej przestrzennie i ułożymy z niego melodyjkę. Czyli zobaczcie, będzie coś takiego. Let's go, let's go, let's go. Yeah. Dobrze. To brzmi mega bandycko. To intro jest takie, jakby zaraz k***a miało być 300 na godzinę. To jest jakby główna część, czyli ten sample tych świateł. Na nim zbudowaliśmy melodykę i to jest główna część tego bitu. A pójdź jeszcze raz oryginalny? Oryginalny, proszę. Lecimy na tym, dobra. Dawajcie dalej. Następne, co zostało tutaj wsadzone na timeline, to jest zmiana trybu jazdy, słuchajcie. To jest dźwięk, który towarzyszy kliknięciu zmiany trybu jazdy i dźwiękowi, który potwierdza zmianę trybu jazdy. Następny jest mega mocny i to jest slajd fotela pasażera do tyłu. To jest dobre chuj. Dawaj, i następne. I to jest, moi kochani, kofango, czyli element, który domykamy. Nagrywaliśmy to teraz. O. I to jest ten dźwięk. Proszę cię, włącz efekty na kofango. Kofango jest mój faworyt. Wzmocniliśmy trochę to kofango. Będzie z niego stopa. Ale solidne. Chłopie, to brzmi jakbyś normalnie na perkusji depnął w stopę. Tak, nie? To jest stopa, no. Dobra, a teraz pokaż, co z tego ułożyłeś, stary. Jo! Jest dobre, kurwa. I to są dźwięki zrobione z Lambo. Czajcie to? A to jeszcze kurwa nie jest połowa. Tak. Ja pier... Dokładamy po kolei. Wpięcie pasa. Następnie mój faworyt, czyli dźwięk silniczka spryskiwaczy. I to jest nabicie absolutny kocur. Później werbel robimy ze stukania w deskę rozdzielczą. To, co odpowiada za niskie partie brzmienia, czyli bas, ważny element. Niemalże tak ważny jak wydech Lambo, z którego właśnie ten bas pozyskaliśmy. Cykanie, które delikatnie słychać gdzieś w tle, o to cykanie, to sample pozyskany z odpinania kluczyka. No i całość prezentuje się, uwaga, mocno nocnie i mocno samochodowo. A daj to, pokaż im to. Nie wiem, czy oni są gotowi. Są gotowi? Myślisz, że są? Ja myślę, że nie, ale... Ja myślę, że nikt na to nie jest gotowy. Pokaż to, pokaż to arcydzieło. Wchodzę do Lambo. Pika, światła. Wchodzi beat. Kurwa. To jest peder, nie? Ja muszę to podkręcić, patrz. Jednym paluszkiem. Te pasy to jest kurwa jak przeładowanie klamki. Puść te pasy jeszcze raz. Ja pierdolę. To jest jak przeładowanie klamy, nie? Zajebiście bandycko to brzmi, zajebiście nocnie to brzmi. Dawaj, robimy do tego texture. Musi wyjść texture kurwa samochodowy. Ogólnie musi być taki bicior, jakby wsiąść do fury i tak jakby ktoś, kto jedzie tą furą, normalnie musi się go nauczyć i sobie go lecieć i nawijać. Czyli prosty. No tak, żeby był taki catchy.
Dobra. Dobra, dawaj, pizgamy. Pisanie tekstu to kwestia, która zasadniczo zależy od dnia i od flow. Ja sam nie umiem jeszcze tak dobrze pisać, żeby wypuszczać to bez sprawdzenia kogoś doświadczonego. Skleić sam potrafię. Pomysły mam, ale powiedzmy, że lepiej, żeby czasem ktoś to zweryfikował. Pierwsza zwrota gotowa. Wjeżdżam za mikrofon, zobaczmy jak to brzmi. Nie czerwień, Ferrari, Enzo, to brzmienie bitu jak z ghetto. Biały i mięta jest fresh boy, światła migają jak tiesto. Latamy miastem, tylko nocą jest, ogień z wydechu jak strzały procą. Decybel nie sprzyja żadnym normom, a fura ma klimat jak Azja, Tokio. Raperzy kupują sample, ja przywożę Lambo na kartel. To najdroższa paczka w rapże, bo to co tu słychać są bity za bajkę. To wszystko prywatne, kosmos jak Marvel, Kubo ta kapcza, a bruzda czy kafle. To brzmi k***wa ciekawie. Położyliśmy zwrotki na bicik, zawsze tak na surowo to brzmi na pół gwizdka, po obróbce całej jest już zupełnie inny taki finalny efekt. Mi na przykład często numer nie siedzi przed masterem, a po masterze jest dla mnie lala. Tutaj końcówka w dość mocnym tempie, trzeba się nagimnastykować z oddechem, żeby się po prostu ładnie zmieścić. Spoiler, niedociskanie, polska rzeczywistość, to co widzę fikcja, jakbym wysłał siebie w przyszłość. Taka moja wizja, kiedy jadę na lotnisko, private jet ekipa, taki mój prywatny hip-hop. Ta, teraz było git. To skillowałeś się, skillowałeś, w chuj, stary, serio, z nagrań na nagrania jesteś coraz lepszy, jesteś kosem stary Max. To już jest taki k***a dobry level. Nie czerwień, Ferrari, Enzo, to brzmienie bitu jak z ghetto. Biały i mięta jest fresh boy, światła migają jak ciasto. Latamy miastem, tylko nocą jest, ogień z wydechu jak strzały procą. Decybel nie sprzyja żadnym normom, a fura ma klimat jak Azja, Tokio. Raperzy kupują sample, ja przywożę Lambo na kartel. To najdroższa paczka w rap grze, bo to co tu słychać to bity za bańkę. To wszystko prywatne, kosmos jak Marvel, Kubo ta babcia, bluza trzy kafle. Ty, mordo, czerwone światło mam, zdążymy zmienić bit? O, yeah, ta. Jest ciemno na mieście, opony się palą. Ktoś lata na rondzie, tu bokiem Bawarą. Nie ma już spojrzeń, bo miasto sypialnią. My nocna symfonia, wydechy strzelają jak Glock. Obwodnica pusta, świeci czerwone i nie mogę ustać. Jeśli czerwone, to tylko i usta. Odcinka i koniec, gdy droga jest pusta. To kolejna noc, której mordo nie przespałem. Wydajemy sos na te fury nielegale. Przejmujemy to razem z tym twoim garażem. Jeśli policja ma problem, wszystko jest fotomontażem. Spoiler, niedociskanie, polska rzeczywistość. To co widzę fikcję, jakbym wysłał siebie w przyszłość. Taka moja wizja, kiedy jadę na lotnisko. Private jet ekipa, taki mój prywatny hip-hop. Kominiarce mordy, to na tym kanale jeszcze nie występowałem, ale to chyba najprostszy trik i najstarszy trik polskiej rapgrze. Nie znasz wszystkich słów na pamięć? Załóż kominiarkę. Nie będzie widać twoich ust, a ty elegancko pobujasz się do tego, co stworzyłeś. Moi kochani, my ten numer nagraliśmy w dniu wczorajszym. Było bardzo dużo tekstu, było bardzo dużo przyspieszeń, a my mieliśmy bardzo mało czasu, żeby to wszystko dla was zrealizować. W związku z czym nie zdążyłem się po prostu całego nauczyć na pamięć, a jakże będę czytał na klipie? No, zwyczajnie nie. Na pewno mam wrażenie, że zrobiliśmy coś kreatywnego, a to czy fajnego, pozostawiam do oceny mordeczki wam w komentarzach. Czy wam się to podobało? Czy to było fajne? Czy to było kreatywne? Czy chcecie, żebyśmy w przyszłości zrobili jeszcze jakiś bicik z Lambo? A może zrobimy bit z Deniuka? A może zrobimy bit ze S15? A może zrobimy całą kolekcję tych, moi kochani, właśnie bitów? Zapraszam was, jeżeli wpadło wam w ucho, na Spotify'a. Pod tą nazwą, która wyświetla się wam teraz u góry, będziecie mogli odsłuchać ten numer u siebie, na przykład w samochodzie, podczas nocnego walenia ronda. Oczywiście zróbcie to tak samo jak my i wykonajcie te wszystkie manewry na zamkniętym odcinku drogi, bo na zwykłym nie wolno.
Okej. Okay. Zapraszam was również do odsłuchu tutaj u mnie na kanale. Dzisiaj wlatuje to jako sam klip. Możecie po prostu sobie słuchać w kółko, jeżeli ktoś z was nie ma Spotify'a. Mam nadzieję, że podobał się wam na przykład ten shot. Mam nadzieję, że nie tylko ten był zajebisty, bo według mnie ten, który w tym momencie wlatuje dla was na ekran, również jest naprawdę petardo. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja w tym momencie odmeldowuję, zbędnym słowem ustnie kalam i do fury wypierdalam, gdyż jest strasznie zimno. Nara.